Zrób od razu zepy. Cześć Bartek. Tutaj, niby po destację, wiesz? A powodzenia życzymy Państwu. Również kłaniam się. Kłaniam się. Dobry. Co? To już jacy zobaczyli. Tak? Słaba. Przestań tam nie rób, bo kamery jeszcze nie pokazały. Nie chodź, nie dymcz. Oh man, this is awesome. Really, it means a lot to me. You know that. You know how I like this club and the seat and everything. And I'm really happy to be back. Really. You are. I will miss the fans. Yeah. But you can now. We can say something to them. Just say hello. I'm back. Unfortunately, you're not here, but I hope you enjoy from home. What you think about the champions last year? Awesome. I was there in Japan celebrating as well. Professional. I have to play hard. Good luck. Thanks. Mam nadzieję, że z korzyścią dla nas. No, wszyscy tęsknili się za piłką. Forma jest pewno nie wiadomo, ale widać po chłopakach, że są pełni optymizmu. I mam nadzieję, że 3 punkty zostaną w Gliwicach. Jak to przeżywasz w ogóle? No troszkę dziwny, no bo... Dobra, atmosfera meczowa jest, patrzcie na zawodników, no... Widzieć od razu, gdzie to nie jest sparring. Oczywiście brakują kibicy, ale zawodników jestem pewny, że są skupione, skoncentrowane i... Ale troszkę dziwne. Nie mi się podoba. Michał Mak. Michał. Co pomyślałeś? Nie przypomniał ci od razu Mateusz? Nie, ja już wiem, kto to jest Mateusz i kto to jest Michał. Ale wiesz, o co chodzi? Jak zobaczyłeś go, to tak pierwsze wrażenie, o kurczę. No, bo oczywiście, że tęsknię za Marko, no bo tyle razy powiedziałem, że dla mnie to jest taka osoba, która zawsze będzie ze mną, do mojego serca, bo... No, kocham taki człowiek i on jest naprawdę podobny. Mam nadzieję, że jeszcze wiecie, kto mówi. Jak tam u was? Ja już czekam na meczyk. Grając z Wisełką i serce rozdarte, ale przeczucie, że 3 punkty zostają na Okrze i Piast zacznie gonić Legię. Także za chwilę siadamy, oglądamy i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej. Do rozpoczęcia spotkania pozostało niespełna 30 minut. Ja już czuję ogromne podniecenie i radość, że po przerwie pandemicznej ponownie wracamy na boisko Ekstraklasy, ale też i ogromny żal mam, bo nie mogę dzisiaj słyszeć najlepszych kibiców na świecie, niebiesko-czerwonej armii.
Myślę, że rychło zobaczymy się przy Okrzei, ale dzisiaj trzymajcie mocno kciuki przed rewizorami. Niebiesko-czerwoni potrzebują waszego wsparcia. Trzymajcie się! To dzisiaj wygramy Piasta! Cześć piłkarze Piasta, mimo że nie ma nas z wami, to wspieramy was bardzo mocno online i trzymamy kciuki w waszym ważnym meczu z Wisłą Kraków. Wraz z moimi siostrami zaczynamy wam kibicować. Wracamy my. I teraz wam wrzucam piłkę, bo bez tej piłki nie zagracie na tym meczu. To bardzo dobre dla nas. No, się posiedliśmy, dwa. Nie spodziewałem tak taki początek meczu. No. Mam nadzieję, że druga połowa też będzie tak dobra. Nie stracić bramka. Bardzo ważne, bo potem będą nerwy. Po jeden. Ale musimy być pozytywni. I idziemy po trzecia bramka. To było absolutnie fascynujące 10 minut w wykonaniu Piasta Gliwice. Po prostu zdemolowaliśmy krakowską Wisłę i prowadzimy 2-0. Oby tak dalej. Jorge gra bardzo dobrze. Bardzo dobry mecz on gra. Bo to Hiszpan. Oczywiście. Uważaj na to. Gdzie?
Kogo ja widzę? Kogo ja widzę? Daj mu twarz. Jak mecz w takich warunkach? Dziwnie, ale dobrze, że w ogóle gramy i że coś się dzieje. No. Także dbamy o bezpieczeństwo. Jesteśmy tu obsługiwani przez media, znaczy przez kluby, że tak powiem, bo doprowadzają nam gościa tutaj, także jest to zorganizowane wszystko, byśmy się tak nie mieszali. Last word. Thank you for everything. Nice to be back here. Wish you luck, guys. You deserve it. Love you. Congratulations. Dziękuję bardzo. Koncentracja, dyscyplina i żeby nie skakiwać za wysoko, ale myślę, że dużo przed nami jeszcze. Kibicujcie nam, zostańcie z nami i chyba widzimy się od 19 czerwca. Patryk, gratulacje. Do następnego razu. Ciao.